Dzień dobry, szanowna kapituło. Nazywam się Mariusz Spyrka, jestem studentem drugiego stopnia na kierunku budownictwo na specjalności mosty i budowle podziemne na Politechnice Krakowskiej. Łączę pracę z nauką już od pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. Niedawno zmieniłem pracę z branży wykonawstwa na rzecz mostowego biura projektowego. Prezentowana przeze mnie praca, która była w mojej wyobraźni, miała szansę się zmaterializować dzięki przygotowywanej przeze mnie pracy inżynierskiej oraz rozwinąć dzięki konkursowi wyzwanie młodego inżyniera. Z góry przepraszam za szybkość mówienia, ale ciężko przedstawić pracę, na którą się spędziło ponad pół roku w 8 minut. Tematem mojej pracy konkursowej jest projekt przeprawy mostowej na linii Kraków-Koszyce, fragmentu magistrali kolejowo-autostradowej. Pierwotną koncepcją, jaka mi przyświecała, był projekt łukowego mostu kolejowo-autostradowego w terenie górskim, bardziej mi bliskich rodzinnych stron. Jednakże podczas opracowania pracy projekt dość mocno się rozrósł. Zaczynając od początku, chciałem umieścić moją koncepcję projektową gdzieś w realnym, bądź mniej realnym świecie. Natrafiłem niegdyś na koncepcję nowego jedwabnego szlaku łączącego Chiny z Europą. Uznałem ją za dość dobry punkt odniesienia powstania pracy. Idąc dalej, w kierunku południowo-wschodnim z Krakowa, nie ma obecnie żadnej trasy wysokiej klasy, z której mógłby wspomniany szlak korzystać. Niegdyś w tym kierunku Zakarpaty biegł średniowieczny szlak czarnomorski w stronę Koszyc, leżących na Słowacji. Postanowiłem w tym projekcie częściowo przywrócić to, co niegdyś minęło. Zwłaszcza, że obecnie są rozwijane ogromne inwestycje w infrastrukturę Europy Środkowej, jak na przykład Via Carpatia, łącząca port nad Morzem Śródziemnym z portami nad Morzem Bałtyckim. Postanowiłem również wykorzystać ten projekt i stworzyć odnogę dla Polski Centralnej. Przechodząc już do projektu, przy wytyczaniu trasy i niewelety, skorzystałem z oprogramowania komputerowego. Stworzyłem model 3D terenu, by optymalnie przeprowadzić magistralę autostradowo-kolejową w górzystym terenie. Przy okazji powstała konieczność zaprojektowania licznych obiektów inżynierskich, tak jak tunele i mosty, więc myślę, że mniejszy projekt będzie sukcesywnie rozwijany w trakcie kariery inżynierskiej przy okazji kolejnych prac dyplomowych czy też konkursowych. Wszystkie wymagane spadki graniczne, zwłaszcza dla kolei, są spełnione. Dokładnie na środku projektowanej magistrali znajduje się najwyższy punkt niwelety każdego z projektowanych mostów, który znajduje się na szczycie łuku pionowego o promieniu 40 tysięcy metrów. Ze względu na duży promień, krzywe przejściowe nie są wymagane. Poniżej widnieją również najważniejsze parametry geometryczne. Długość projektowanych obiektów to 515 metrów, rozpiętość teoretyczna dźwigarów łukowych wynosi 342,5 metra, a ich strzałka mierzona osiowo 22,5 metra. Wysokość konstrukcji względem terenu wynosi 58,5 metra. Specjalnie na potrzeby prezentacji do drugiego etapu przygotowałem model konstrukcji omawianej przeprawy mostowej. Możemy zobaczyć, jak prezentuje się dobrane rozwiązanie w terenie oraz prześledzić proces powstania takiej konstrukcji. Fioletowa linia wyznacza niweletę trasy w 3D odpowiednio dopasowaną terenu, czerwona natomiast to trasa w rzucie, a błękitna linia biegnie po terenie wyznaczając przekrój terenu. Możemy teraz się skupić na zespole inżynierskich obiektów mostowych. Zaczynając od fundamentów, pali fundamentowych w łącznej liczbie 1468 sztuk, każdy o średnicy metra i o nachyleniu maksymalnym 1 do 5 dla wybranej technologii palowania. Następnie możemy zobaczyć nawy fundamentowe i ogromne masywne fundamenty dźwigarów. Największe z nich stanowią oparcie dla dźwigara łukowego części kolejowej podczas maksymalnie niekorzystnej sytuacji obliczeniowej. Musi przenieść obciążenie czterech taborów kolejowych. Objętość jednego z nich wynosi 61 669 m3. Podczas hipotetycznego wykonywania takiego fundamentu wymagana byłaby technologia betonowania z możliwością chłodzenia przekroju oraz dokładnej analizy gruntu oraz ilości pali fundamentowych. Projekt wzorowany jest na osiągnięciach Chin, gdzie wznoszone są jeszcze ambitniejsze konstrukcje. Widoczne są również fundamenty przyczółków oraz same przyczółki z rozbudowaną możliwością dostępu dla służb technicznych oraz systemów jazów wodnych do odprowadzania wody. Dźwigary o przekroju skrzynkowym w środku dla części kolejowej, a na zewnątrz dla części autostradowej. Geneza powstania przekroju została opisana w pierwszym etapie konkursu. Warto jednak dodać, że żebra skrzynek znajdują się dokładnie w osi podpór, tak aby przejmowane obciążenie było symetryczne. Od najprostszego do finalnego przekroju droga prowadziła przede wszystkim przez redukcję pola przekroju, co finalnie doprowadziło również do atrakcyjnej formy architektonicznej. Skosy przy pogrubieniu górnej płyty skrzynki w strefie przyżebrowej wynoszą 1 do 3,5. Grubość elementów płytowych wynosi 145 i 112,5 cm. Podpory są monolitycznie połączone z dźwigarami. W przekroju są elipsami o wymiarach 4 i 5 metrów. Łącznie znajduje się ich 39. Każdy autostradowy posiada 4 ciosy podłużyskowe, a kolejowy 6. Również one posiadają przekrój eliptyczny 1,5 metra na 1,20 m. Ze względu na dużą ilość projektowanych pasów autostradowych, linii kolejowych, chodników pieszo-rowerowych i technicznych oraz zieleni powstał zespół obiektów mostowych. Ogromna szerokość wymusiła cztery pomosty, a one kolejną ilość elementów konstrukcyjnych. Skrzynki są 3 i dwukomorowe. Grubość elementów płytowych wynosi do 75 cm dla elementów pionowych oraz 27,5 do 37,5 dla płyt. Widzimy tutaj również charakterystyczne ukształtowanie przekroju, projektowane z myślą o odwodnieniu powierzchniowym oraz możliwością utrzymania zieleni na pomostach. Według poczynionych przeze mnie obliczeń najbardziej wytężonego elementu, czyli dźwigara łukowego części kolejowej, konstrukcja może zostać zrealizowana, oczywiście nie biorąc pod uwagę aspektów finansowych, choć opłacalność takiej inwestycji może rosnąć, przypominając moje założenia koncepcyjne wspomniane na początku. Możemy zobaczyć zbiorcze zestawienie procentowe wytężenia poszczególnych przekroi, jakie zostały poddane analizie. Największe wytężenie występuje we Zgłowiu do około 96% nośności, pozostałych analizowanych od 40 do 70%. Maksymalne obciążenie, jakie wygenerował program obliczeniowy, to moment zginający przesłowy 7,1 MN i 16,4 MN we Zgłowiu oraz siła ściskająca 5,8 MN.
Z analizy stanu granicznego użytkowalności, polegającego na sprawdzeniu naprężeń pod kątem powstania rys, wynikło, iż czekl jest samosprężony, co oznacza, że nie występują naprężenia rozciągające, albo są one na tyle małe, że nie przekraczają wytrzymałości betonu na rozciąganie. W związku z czym analiza SGU na tym się zakończyła. Chciałbym również przedstawić pewną unikalność projektu. Dokonując analizy tego rozwiązania, doszedłem do wniosku, iż taka roślinność mogła mieć pozytywny wpływ na obiekt, jego użytkowalność, poprzez np. zmniejszenie amplitud temperatur panujących na powierzchni obiektu, a przez to również zmniejszenie zużycia materiałów, wydłużenie ich trwałości, odsłonienie jezdni od oślepiających nieraz promieni słonecznych, co może być kluczowe ze względu na zmianę oświetlenia przy wjeżdżaniu z dwóch tuneli, jakie znajdują się po obu stronach przeprawy, osłona pojazdów przed zacinającym deszczem, czyli też dociążenie konstrukcji zmniejszające wpływ efektów zmęczeniowych, no i oczywiście atrakcyjny wygląd. Tutaj ukazanie koncepcji z profilu. Ukazanie warstw projektowych po odbytowaniu roślinności. Grubość warstw dochodzi do 142 cm w najgłębszym miejscu. Mamy kolejno substrat intensywny, tak zwany wegetacyjny, oraz podkładowy. Warstwy podbudowy chodnika, jeśli występują, zabezpieczone warstwą geowłókniny filtracyjnej, tak samo jak warstwa retencyjna, która składa się z dwóch warstw maty kubełkowej, drenażowej wypełnionej kruszywem, by nie uległo znieceniu. Jest ona w stanie zmagazynować do 250 litrów na metr kwadratowy. Następnie pojawia się warstwa drenażowa z kruszywa otoczakowego, by nie uszkodzić membrany, o grubości 15 cm. I finalnie na samym spodzie mamy membranę rozlewną dwuwarstwową, za testem na przeciwkorzenność. Warte zaznaczenia jest również dodatkowe zabezpieczenie kształtek odpadających przez geowłókninę antykorzenną. Całość zaczerpnięta jest z rozwiązań producentów dachów zielonych i dostosowana do geometrii mostu. Nowatorskim pomysłem, na który jeszcze nie natrafiłem do tej pory, jest odwodnienie powierzchniowe, kształtowane o takiej samej geometrii jak rowy przydrożne. Woda spływa korytkami ukształtowanymi w skrzynce pomostu. Na przyczółkach zaprojektowany jest jaz wodny, którym woda spływa do zbiornika odparowującego. Hydroizolacja obiektu musi posiadać odpowiednie parametry na przeciwkorzenność. Kształtka odwadniająca jest dodatkowo zabezpieczona membraną przeciwkorzenną. Pierwotnie odwodnienie miało być otwarte i widoczne z góry, jednak nie pomieściłyby się wtedy wszystkie warstwy ze względu na konieczne grubości substratu, podroślinność oraz wymagane spadki, dlatego zostały przykryte i obłożone z możliwością ciągłej rewizji. Ideowo mają wymagać mniej pracy przy utrzymaniu w porównaniu do rur. Na slajdzie są pokazane kształtki betonowe zastosowane na obiekcie. W większości są to projektowo prefabrykaty, za wyjątkiem płyty kolejowej z podkładami blokowymi. Mamy tutaj kształtki odwadniające oraz odwadniająco-krawężnikowe dla części autostradowej. Dla obu wersji pojawiają się takie ze studzienkami. Są jeszcze kształtki gzymsowe, donicowe z możliwością nasadzeń bluszczu i innych roślin pnących oraz kształtki chodnikowe. Wszystkie posiadają kanaliki o przekroju półkola, umożliwiające swobodny przepływ wody. Zastosowane nawierzchnie dla pojazdów. Mamy tutaj podkłady blokowe TIN z szyną jezdną E61 oraz szyną odbojnicową E49 oraz szczególne do zaznaczenia ekonawierzchnia na jezdni. Mieszanka plastiku z kruszywem w stosunku 50 na 50. Patent rodaka Arkadiusza Brzeskiego. Stosowany z powodzeniem za granicami kraju, np. w Peru, w RPA, w Indiach. Charakteryzuje się szeroką tolerancją termiczną, wysoką sprzężystością, jest odporny na warunki atmosferyczne. Rozkłada się setki lat. Kompozyt tych dwóch elementów tworzy rodzaj syntetycznej skały, przyjaznej dla środowiska. Ja sukcesywnie wpisuję te nawierzchnie do większości swoich projektów, licząc na zwrócenie uwagi na to rozwiązanie. Tutaj ukazana jest jeszcze obszerna bibliografia i chciałbym bardzo podziękować za uwagę.